Hej, 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 witam moi drodzy, jak zwykle, niezwykle serdecznie. Tutaj znowu ja, Orention, i gramy dalej w Cyberpunk 2077. Idziemy zlokalizować cyberpsychopatę, mamy kontrakt od Reginy. To są mieszkańcy, dobra, mieszkańcy nas tak mocno nie frapują. 30 metrów. Podejrzewam, że to może być w formie bossa, jak poprzednio, więc zrobię quick save'a. No co, no ludzie sobie tam stoją i obserwują nad brzegiem morza. Gdzieś tu może być. Attention. Strefa zagrożenia. No ale jak? No nie wyglądają tu na psychopatów. Cywile. Mieszkańcy. No te furgonetki tak tutaj stoją. Nie, no wiem, tylko że moim zdaniem nie powinny tu wjeżdżać. O to mi chodzi. To taki deptak jest nad... No tak, jakoś trzeba pozaopatrywać te punkty handlowe, nie? Co to jest? Wygląda na to, że nic. Ej, gościu, nie widziałeś tu cyberpsychola? A nie, tu pani jest. Dobry. Nie. A co pani tu ma? Nie obrazi się pani, jak sobie granat pożyczę? Może mi się przydać. Kurde. No dobra. Wygląda na to, że w furgonetce nie, a tu? Aha, przytrzymaj. Tu też nie, jeszcze jedna została. Ale ta jakby była poza zasięgiem tego pola, nie? Gdzie mamy szukać? Jest, widzę go. Lucas Ovidi. Brak przynależności. No fajnie, ale... Co w związku z powyższym? Co on miał na głowie? O, miał na głowie glitch. Chyba. Chyba miał na głowie glitcha. Pogadamy, Lukas? Nie pogadamy. To ciekawe. Co ci się stało, chłopaku? O, Johnny! Co ty robisz, ptasz? Na spuście. Tak robię. No ale co? To Lukas jest, twoim zdaniem? Ovidi? Tym... Super... A tam je! Oh shit! I jeszcze na dodatek... Sorry, czaszkę ma nad głową, ja pierdzi... O kurde! I po ciastkach, jak to mówią, nie? Jeden strzał, jeden trup. Ło, panie, a ja myślałem, że nie wlezie tutaj na górę. A, za dużo myślę, nie? Ty nie myśl, tylko strzelaj, chłopie. Od myślenia nie ten. Myśleniem nie załatwi się cyberpsychola. Co ja chciałem? Ekwipunek chciałem. Chciałem zobaczyć, jakie ja mam tu granaty. Ten tnący, tak? Nieśmiercionośny. Wuje efekt podpalenia utrzymujący się przez 4 sekundy. To jednak zapalający jest. Błyskowo-hukowy. Tnący. Aktywuje 21 laserów, które zadają obrażenia przez 5 sekund. Wezmę ten, nie?
18 ich mam. Trzymaj palec na spuście. Dobra, Johnny, idę tam do ciebie, chłopaku. Może tu zapiszę grę. Trzymaj palec na spuście. No wiem, trzymam. Patrz teraz. Kurde, mać. Jeden strzał, jeden trup. Spierdzielam razem z nimi, nie ma co. Gdzie on jest? Ten Cyber Psycho. O, to cwany gapa. To chyba laska jest, nie? Reload. Bo raz mnie dostała. Trafiła. Dziuna, gdzie ma? Reload. Headshot. 93%. Ja pierdziu, to ja potrzebuję tutaj kurde czołgu, a nie snajperki. Albo moździerza jakiegoś. O panie, jeden strzał. Na hita mnie prawie bierze. Bierze mnie prawie na hita. Że tak powiem trywialnie. Mila 91%. No nie zaszalejemy. Daj rzucę. Pali się? O tak. 90%. O, to se postrzelamy. To se postrzelamy. O kurde, nad nim kiedy strzeliła skurkowana. Niby to jest dobre miejsce tutaj. Na przyczajkę, nie? Ale czy ja wiem? Może znajdziemy lepsze. Gdzie ona? Where is she? A może bym odwrócił jej uwagę? Naruszenie protokołu. O Boże, E9. E9, 5-5. Great. Tam lata. Kurde. Teraz już mam... Widzi mnie. Nie w to. Chciałem odwrócić jej uwagę zapalając ten. Zapalając, jak to się nazywa? Reflektor. Inwentry, w nosie mam te granaty. Gdzie jest ten ekwipunek? Potrzebuję czegoś potężniejszego. To jest ten, nie? Tnący, czy jak? Jak mu tam? I co, tnie? Guzik. To tyle? Żadnych eksplozji? Żadnych fajerwerków? Tam. Kurde, za kiosk. Wi, jak ty się masz tak, chłopaku, ruszał? Trafiłem chyba z razu. O, 80... A nie, guzi. To ona jest nieśmiertelna. To co ja mam za broń wziąć przeciwko niej? To są moje, kurde, najmocniejsze pukawy.
No co, trafiam, a 89 jak było, tak jest, nie? No kurde, nie kumam tych granatów. Chłopanie. Dobra, to inaczej. Fipunek. Nie ufam tym granatom. Potrzebuję czegoś, co wytwarza boom. Które to są te? 617 obrażeń. 617 obrażeń. To wygląda na to, że to są te same. FGX. FGX. Niezwykły, oczywiście. W związku z tym, że... V też jest niezwykły. Weźmiemy granat niezwykły. No co, i kurde dupa blada, nie? O panie, ale odebrałem 1%. O kurde. Szaleństwo po prostu. Po prostu szaleństwo. Dobra, regroup. Przegrupowujemy się. Gdzie ona jest? Gdzieś tam za tym kwietnikiem tajemniczym, nie? Dostała. No i co z tego, że dostała, jak dalej jest 88? Ja pierniczę, to będzie walka stulecia chyba. Znaczy w sensie takim, że 100 lat będzie trwała. Where is she? Gdzie ona? A tam. Dobra. Ej, no wy... Chyl się. Niby dostała, ale co z tego, nie? Przez furgonetkę się nie da, chyba. Dawaj gdzieś, coś innego musimy wymyślać. A ile on do tego karabinu swojego? 661, dobra, jest czym strzelać, tylko żeby jeszcze było w kogo, nie? Może byś się schował tak. Ej, człowieku, idź stąd, widzieliście tego typa tutaj? Co on robi? W tym chińskim kapeluszu? Na pewno... Kurde, ja gdzieś widziałem... Nie, journal, postać. Postać. Odrzut. Kurde, dostałem, nie? No biegnij, wi. Ja gdzieś widziałem, nie wiem, czy to było w refleksie. Karabiny. Coś redukowało odrzut. Przyspiesza celowanie. Zwiększa obrażenia o 10%. Szansa na trafienie krytyczne podczas strzelania z karabinu zza osłony. O 50% więcej obrażeń. Ile mam? 2 punkty. O 10%. Uf. Ale kurde, broń krótka. Gdzie to było? Opanowanie może. Pasywne. Skradania się. Miotanie noży. Zimna krew. Wszystkie odporności rosną. Typuje się zimnej krwi. Zmniejsza odrzut broni o 2,5% za każdy ładunek zimnej krwi. Mogę? Czyli będę miał o 5% mniejszy odrzut, tak? No to wychodzi, nie? Może dałbym jeden punkt jeszcze w opanowanie.
Mam jeden w razie czego, nie? By był potrzebny. Reload. Okej, gdzie ona jest? Tam gdzie. Więc mnie chyba nie widzi. A za tego nie mogę się wychylić? Co to nie jest obiekt? Fizyczny? Kurde. Jeszcze raz. Niedobrze, że nie mogę się... O ja pierdziu, nie mam się tu gdzie schować. A gdzie ty? O, tam drzewo jest. Może za drzewem się to schować. Też nie? O, da się. Dobra. Gdzie ona jest? Nie uprzedłem. No szkurna, a tam jest. Coś rzuciło. Muszę mnie... Biegnij, wij. O, o, panie. Co muszę zrobić jeszcze raz to, nie? Tą zimną krew. Czy coś takiego. Ale tą zimną krew trzeba jakoś aktywować, czy... Jak to działa? Opanowanie. Zimna krew. Pokonanie przeciwnika aktywuje efekt zimnej krwi. Na 10 sekund. Aha, pokonanie. No, czyli zimna krew jest cały czas, nie? Tak myślę. Dwa razy. I raz. O, jakie mam granaty? Te dziwne. Inwentory. O, ekwipunek. Nie chcę tych dziwnych granatów, tylko moje czarodziejskie wybuchowe. Chociaż może... Co ja wziąłem? O, dobrze, dobrze. Desant. Nie wiem, co wziąłem, ale zadziałało, nie? Najważniejsze, że zadziałało. No mnie też zadziałało. Kurde no, X, nie chcę samochodu wołać. Coś rzuciła, czy mi się wydaje? Dobra, mam wszystko poukładane tak jak chciałem, zapis. Nie mogę przecież. To jednak nie tu. Działa? No chodź. Idziemy za kioskiem. Schowaj się za kiosk. Może jakoś tak? No i co? Wzięło ją? Dziewięćdziesiąt pięć. Pierdzie. Nie no, wezmę dwa, bo tak to będę na hita podejrzewam. Dla niej. To się schowała za furgon. Dostałem chyba delikatnie. Teraz jest gdzieś tu za kioskiem, nie? Jak mnie widzisz za kioskiem, ty? Pięknie. Z takiego naładowanego jej przyłupałem. Z doładowanego mocniej strzału. Teraz też dostała.
Z takiego doładowanego, może tak powinienem strzelać. Zresztą ten karabin chyba też ma taką możliwość. Och, piękny strzał. Za 2% chyba. Och, nie umieraj. Skąd się tu wzięłaś? Idź stąd. Pal się tam, płoń. Się wkurwiła chyba trochę, że tak powiem kolokwialnie. Coś rzuciła, wi, uciekaj. Mądralo. Rozwaliła ten, nie? Pali się. I rzuca coś. Kurde, wi się rozbił na tym. Na parasolce. Na stojaku od parasola. 84, kurde, zapis. O, zapis, tak, zapis. Chciałbyś, kurde. W czasie walki byś chciał zapis. Dobra, desant. Cofujemy się na z góry upatrzone pozycje. Ile jest? 80%. No to mi Regina, nie wiem ile byś musiała fiknąć kasy za taką walkę, żebym ja odkupił w całą amunicję, kobito. Ciekawe ile to będzie wynosiła nagroda za to. No, tak nie, ona jest za jakąś przeszkodą. Kurde, skąd ona strzela do mnie? Co to było? Przepraszam bardzo, że zapytam. Tak wprost. No kurde, co jest? Nie mam pojęcia skąd ona do mnie strzela, to jest już niefajne w momencie kiedy się walczy z kimś. O kurde. A myślałem, że ona rzuciła w zupełnie innym kierunku. Ja pierdzielę, nigdy tego nie wygram. Ostatnie podejście, jak nie to jedziemy dalej te Delamainy łowić. Te samochody, te zbuntowane taksówki, czy jak to tam się nazywa. Szkoda czasu na głupoty. Inwentory. Ekwipunek. Wszystkie te granaty do... Gdzie jest ten wybuchny, normalny? Granat tnący. Aktywuje. Nie. To jakaś bzdura. Ten zwykły granat odłamkowy, który wytwarza boom. Co to było? Palec na spuście. A widzieliście to? Kolejny bug. O, dobra, desam. Granat się przykleił do balustrady. No. Fajnie. Nie rób tego. Czego? Aj, kurde, by tak... Wystawiam ten łeb, zamiast się od razu chować. 94. Znaczy mówionie, nie? Dwa trafienia, które nic jej nie odebrały. Reload. Co ona tak świeci? Fajnie. Ma zapalające jakieś, nie? Granaty.
O, teraz na parasol się przykleję. Może tak. Coś odebrało? Jej życia? Hit pointów? Nie. Raczej nie. Łoń. Dawaj, póki się wystawiła, zawiesiła się. To jest dla mnie jedyna szansa chyba. Zawiesiła się. Dobra, stój tam, laska. Ja sobie postrzelam teraz. Główkę, o. I się nie odwiesisz. Nie ruszam się stąd i walę w łeb. Haha, to lubię. W pewnym sensie bugi w tej grze pozwalają się osiągnąć, nie? Bo inaczej to bym chyba nigdy nie wygrał tej walki. No co jest, trafiam czy nie? Przykleiła się do tej. Nie ruszam się stąd, broń Boże. To 12. Nie trafiłem. 41. Nie zawsze są skuteczne te naładowane takie silnie. Poczekajcie, zobaczymy. Nie, bur jest, snajperkę. No i co? Trafiam coś? Nie wiem, czy trafiam. No coś trafiam, bo jest 60%. Och, jak dobrze, że ty się tam przykleiłaś, laska. Kurde, odkleiła się, ale mam 57. Może to specjalnie tak dla leszczy, dla takich graczy jak ja, się przykleiła, żeby dać mi fory. Rozumiecie, nie? Żeby, bo zginąłem dwa razy. Może to o to chodziło. By było fajne. Nawet o tym by pomyśleli. Znaczy oprócz tych wszystkich bugów tutaj, nie? Gdzie on? Na górze? O, panie, no to najpierw się przykleiła, a teraz na górę wlazła? Z nią jest nie tak. No tak, przecież jest cyberpsycholką, nie? Ale ja ją w ogóle trafiam przez to? Mam pewne wątpliwości, dość poważne. Bo raczej nie. Ale jak mi się tu quest zepsuje... Bo zobaczcie, ona do mnie w ogóle nie strzela, nie? Złaź stamtąd, ty. Tak, nie zadaję jej żadnych obrażeń. Nie przewidziano walki. Bo że to jest jakieś pancerne szkło. Skacz. W tym razie chodźmy tu, nie? Będziesz tam teraz tak migać. Aby się quest nie zepsuł, tylko że niby trafiam. Nie, odbieram, dobra.
Ja nie wiem, czy ja odczuwam jakąś różnicę w tym odrzucie, muszę powiedzieć. Pięknie, znowu się zawiesiła. Stój tam, stój, no. Fajna strzelnica, nie? Główka. O, nice! Ale walka, ale walka. No ale lepsze to niż nic, nie? Niż zginąć po raz 78. Dobra, reload. 44 jeszcze zostało. Cały odcinek pójdzie na walkę z laską. 169. Ono w ogóle do mnie nie strzela, nie? Ładuj. Spróbujemy naładować. Nie wiem, za ile ją trafiłem. 30, 77. I tak jest lepiej trafiać w głowę po prostu. Ojejku. Zaraz będzie koniec. Ale kretyńska ta walka, przepraszam. Jakiś zostanie... Nie, nie, chyba żartuj. Nie, no... Widzieliście to? Wyleczyła się. No chyba żartujesz, Lala. No to tak, to my nigdy nie osiągniemy tu sukcesu, mi się wydaje. Złaź stamtąd. No złaź stamtąd. Ja pierdziele, wzięła się, uleczyła. O, teraz czymś rzuciła. Musimy... Znowu się leczy? Nie. Miga tylko. Rzuca coś. O, ruszyła się. No i co? I dalej masz 71, nie? Kurde. Myślę, że nie skończę tej walki w tym odcinku. Znowu jest na górze? Nie. Przez chwilę mi się wydawało, że znacznik pokazuje, iż ona ponownie wlazła tam na ten. Na to coś. Ale kurczę, już byliśmy tak blisko, już był w kurniku, już witał się z gąską i nagle zażyła lekarstwo i pupa. I pupa blada. Ale jakaś taka niemrawa jest w dalszym ciągu, nie? Rzuca jakieś granaty zapalające. Strzela, kurde, strzela. Dawno nie strzelała, już się odzwyczaiłem. No co jest z tobą, Lala? Kurde, mać. O. No i co? Miałem wrażenie, że jej eksplodowało pod nogami i co? Kurde. Nie wiem, ale wydaje mi się, że idiotyczne są te walki takie z tymi bossami. Ja rozumiem, że ciężko jest zaaranżować taką jakąś zajmującą walkę z bossem. No ale... To jest taki trochę co? Powinienem biegać jak idiota w kółko niej, czy co? Przecież to nie jest... Skacz mi. Przecież to nie jest jakiś deathmatch, nie? W grze sieciowej. Tylko... Podpaliła mnie, jeszcze wzięła. No to dobra. Okej, okay, daje mi się, że się stąd zmywamy. Jedziemy szukać zbuntowanych taksówek. Wrócimy tu jeszcze. Bo to nie jest przeciwnik dla mnie na tą chwilę, po prostu.
Co tu dużo mówić. Zjeżdżamy stąd. Gdzieś mój samochód przepiękny, gdzieś tam. Dobra, odłóż to, Vi, bo nie będzie ci potrzebne. Nie, to też odłóż. I zmieńmy questa. Journal. Delamain. Blondie, tych Delamainów to jest 1500. Mapę, please. Kochany. W drugim końcu świata. A tu? Kup pojazd. A tu? Champion Glen. Właśnie, to też wisi nade mną. Sprawy, które nie trafiają. Kup pojazd. Sprawy, które nie trafiają. Delamain Glen. To ja chcę to. To jest blisko. Ryzyko średnie. Dobra. Gdzie mój samochód jest? To tam? Mój samochód. Nie, to jest ta taksówka, co się pali. Tam jest mój samochód. Nikt nie sprzątnął, przecież ten cały Delamain główny komputer miał zabrać. Znaczy mój już może się połączyć z tym, nie? Tak przynajmniej słyszałem. Ej, nie. Sorry, gościu, to przypadek. Wypadek przy pracy. Dobra, jadę stąd. Później będziemy się zajmować tym kontraktem. Widzieliście, co się działo, nie? Pół godziny dla zupełnego, bezsensownego strzelania. No ale dobra, niech zostanie dla potomnych, jak grałem w gry. Prosto. Co jest? Jak się tak dziwnie ciężko jedzie. Co znowu? Proszę się zajrzeć. Gdzieś w pobliżu stracimy kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. Dobra, ale ja jadę do Glen. Po kolei. Później będziemy się rozglądać za twoimi... Za twoimi pojazdami. Chwilowo jadę na zgłoszenie. Znaczy na zadanie. Taksówka. 40, a już ją widzę. O! No proszę. Nie, błagam, nie. Jak to się stało? To jest bug. Czy tutaj była dziura? Wyskocz, drzwi. Dam radę się stąd wydostać? Jesteś w wodzie. Poważnie? Nigdy bym się nie domyślił. A naprawicie to, proszę was. Bez dostępu powietrza zaczniesz otrzymywać obrażenia. Kocham Redów, naprawdę, uwielbiam tych ludzi. Wiem, że oni całe swoje serce wkładają w to, co robią. No ale dlaczego? Dlaczego tak się stało? Ja płynę w ogóle? Niby macha rączkami, nie? Strasznie powoli. Znaczy powoli się przemieszczam, nie? Mam nadzieję, że znajdę tu jakieś wyjście stąd. No jak nie, to trzeba będzie przeładować grę. Ale to ciekawe, nie? Jechaliśmy sobie spokojnie. Przed nami była zbuntowana taksówka Delamain. I nagle... ni stąd, ni z owąd... zapadła się jezdnia. A to ciekawe. Dobra, wyłaź z tej wody, Vi. Coś chyba... się ten... nie udało, nie? Z mapą tam, z tymi obiektami. Tak myślę, ale... ja nie wiem, ja nie śledzę tych wszystkich bugów. Po pierwsze, nie chcę sobie psuć zabawy, po drugie, to nie na tym rzecz polega. Żeby się dobrze bawić. To nie szukać błędów w grze, tylko po prostu grać w grę, nie? Być może to jest znany już ogólnie błąd. W grze. Ja tylko mam nadzieję, że będę w stanie... Mr. Hans, who are you? Vi? Vi
tam w Pacyfice. O, Pacyfice. Dopiero co tu przyjechałem. Taka branża. W kontakcie. W kontakcie, no. In touch. Ale... gdzie ja teraz, kurde, jestem? Mapę, please. No zobaczcie, tu jechałem i tu wpadłem, nie? To jest twój pojazd. Dlaczego mam tak? Aha, bo tu z kapcia, tak? Tak z kapcia będzie najbliżej. Dobra, rozumiem. Ale bym przywołał. Dam radę? Przywołać jakiś pojazd? O, proszę, jedzie... Ej, no kurde, wziąłbym je, rozjechał własny samochód, wierzycie? Dobra, trzeba zawrócić, no bo inne możliwości nie widzę. Kurde, jak znowu wpadniemy, no to jak możemy tą taksówkę zatrzymać, jak do tego jest potrzebny samochód nasz, nie? A jak my tam jedziemy naszym samochodem, to się zapadamy do wody. No zobaczymy, zobaczymy. Zrobimy quick save'a zaraz. Dobrze, dobrze. Na tym rozjeździe tutaj. No jedziemy do tego Glenu całego. Kraczesz na Coast View. Prosto, dobra. Ale kurczę, odcinek będzie, ale zostanie. Zostanie sobie taki, jaki jest. Najpierw moje kalectwo w walce z tą cyberpsycholką, później błąd w grze. Tak mi się wydaje, że to błąd, nie? Zapiszę. Wiem, tu twój samochód. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. Jakieś kurde kółka, to nie możemy od razu tam skręcić? Tak tutaj, no. Zawrócić mam? Mapę, please. Aha, w ten sposób. No dobra, niech ci będzie. Do przodu. Nie tu. Kurde, jakie tutaj są te rozjazdy. No dobra. Jest tam jakiś zjazd? Jest, tylko oczywiście Patafian stanął. No oczywiście jakbym był w Polsce. Zamiast stanąć tu, to stanął na samym tym i zablokował przejazd. Dobra, dobra. Podnieciłem się za mocno, ale tak jest, nie? Podobno jest ten symptom Mad Maxa, nie? Facet jest normalnym facetem, a wsiada za kierownicę i staje się bestią, nie? Drze ryja. Wszystko, wiesz, znaczy wiecie, najmądrzejszy jest... Stój. Quick save. Najmądrzejszy, najlepszy kierowca, happy driver, wszystko wie najlepiej. Symptom Mad Maxa. I drze ryja jeszcze, jak już wcześniej powiedziałem, na wszystkich wokół. Co, wpadniemy? Nie, tym razem nie. Przyszedłeś mnie wykończyć. Przyszedłem cię wyłączyć. W takim razie on sam cię wykończę. Hej, spokojnie. Stój. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Dlaczego chcesz skoczyć? Bo jestem pierdolonym samochodem w świecie ludzi. Brzydki jak noc, bez perspektyw. Bo nasłane zbiry śledzą mnie i mi grożą. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Co wie, może się dowiadacie. Delamain mnie nienawidzi. O kurde, co oni wymyślili? Redzi. Co? Program komputerowy w depresji. Oh shit. Samobójstwo jest nieodwracalne. Zawsze warto poszukać innego wyjścia. Traktujesz mnie protekcjonalnie, bo jestem samochodem. Ciało to tylko ciało. Istniejesz, jest ci źle na świecie. Niczym się nie różnisz od człowieka. Jaką radę dałbyś człowiekowi? Krok po kroku dojść do ładu ze sobą i świat. No, przynajmniej spróbuj. Dobra,
tracam. Matko. No wracaj. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Bardzo proszę. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. No, kurde, 1000 złotych za pogadankę. Prawie jak terapeuta prawdziwy. Money for nothing, nie? Pieniążki gratis. Okej, moi drodzy, ale to było piękne. No, podziwiam Redów za to. Już nawet się nie gniewam za tą dziurę w tym. W ulicy. Podziwiam ich za te pomysły. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek wcześniej grze był samochód w depresji, któremu trzeba było pomóc. Okej. Dziękuję wam, że poświęciliście mi swój czas, jak zwykle. Oczywiście dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Zapraszam też do innych gameplayów. A tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.